Przyszedł kolejny dzień mojej współpracy wraz z moim klonem, podczas której musimy znaleźć kamień nieskończoności. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie, ale dzisiaj wyjątkowo rozpocząłem odcinek właśnie w bazie Świrusa, co jest, no, czuję się troszkę zagrożony tutaj, prawda, pobytem w tym miejscu. No, ale w każdym razie tutaj skończyliśmy poprzedni odcinek wraz z moim klonem i dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek, w którym będziemy szukać kamienia nieskończoności. Dobra, klon, powiedz, czy ty mnie słyszysz? Kiwnij głową, już nie pisz na tabliczce. Tak, słyszę. Dobra, okej, może być. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w bazie Świrusa i musimy tutaj znaleźć koniecznie coś, co nam pomoże w znalezieniu kamienia nieskończoności. Wiemy tylko tyle, że on gdzieś jest, że musimy go przynieść, ponieważ Świrus powiedział, że jeżeli go nie dostarczymy, to nie odda diaksów, które potrzebuje mój klon. A to jest bardzo, prawda, nie najlepsze. Musimy, kurde, to znaleźć, żeby już nam to oddał. Ej, chodź tu. To, powiedz, napisz ty mi, czy tutaj ta tabliczka była. No ta na pewno nie była. Nie, no właśnie też mi się tak wydaje, tym bardziej, że tu pisze jeszcze strefa śmierci. Pamiętasz tam ten laboratorium, co było w tym podziemiach? To tam właśnie było, że ta strefa śmierci. Kurde, stary, to my teraz jesteśmy w tym miejscu. Ja już mówię stary do mojego klona, co jest grane? Dobra, no pisze tu coś, pisze tu. Boję się byniu, no ja też. Kurde, dobra, czekaj, rozwalam te twoje tabliczki. Ej, skoro tu jest generator, strefa śmierci, masz te tabliczki. To... Czekaj, rozwalamy to, czy rozwalić to tutaj? Nie? Nie, bo ja właśnie boję się, że ja to kliknę tu, na przykład rozwalę jakiś jeden blok i to się wysadzi całe. I pójdziemy z powietrzem w dym. Co sądzisz o tym? Rozwalamy czy nie? Jak tam się zapatrujesz na to, prawda, kolego sympatyczny? Ten to się zawsze rozpisuje, jak gdybyś już, kurde, już po tylu tabliczkach napisanych, to ty już powinieneś być mistrzem w pisaniu tych tabliczek, dobra. Dobra, to rozwal, ale ja się oddalę. Ty tchórzu, pa jak patrzę. Dobra, sam, dobra, okej, okay, dobra. W takim razie, słuchaj, no z tego co było, to nam się miło współpracowało. Jak się patrzy, dobra, uwaga, uwaga, pum. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nic się nie dzieje, to nie jest ten generator, generator jest w środku dopiero. Tu są drzwi jakieś ukryte, no chodź, co się boisz, chodź tu. Chodź tu, Jezu, jak ty jesteś tchórzem i ty mówisz, że jesteś moim klonem, jeszcze lepszą wersją ode mnie. Chodź, tu mamy, ej, jest jakaś skrzynka. No czemu zamknąłeś drzwi? Zamknąłeś drzwi? Och, Jezu, a się wystraszyłem, że to ktoś inny zamknął. Dlaczego zamykasz drzwi, jak jesteśmy w jakimś generatorze, co to jest? Książka z piórem, czekaj, czytam. Gdzieś na Palionowie jest ukryta legenda, która pomoże znaleźć kamień nieskończony. Ty! Gdzieś na Palionowie jest ukryta legenda, która pomoże nam znaleźć kamień nieskończoności. Wiesz coś o tym, czy nie? Ja nie, zwariuję z tymi tabliczkami jego, przecież jakby on nie mógł powiedzieć. Nie, nic nie wiesz, dobra. Dobra, ja będę rozwalał za to te tabliczki. Zbieraj se je. Co tu piszesz kolejnego? Musimy pójść do Palionowa, znaleźć ten. Będziemy zaraz robić wielkie poszukiwania, tylko zobaczymy, co on napisze. No jak długo trzeba czekać na tego klona. To jest nienormalne. O! Tylko szukaj teraz. Tylko szukaj teraz to haha. Czemu? Czemu, że teraz to haha? Dlaczego ty się ze mnie śmiejesz? O co ci chodzi? Masz te tabliczki, nie chcę ich. Tej legendy. No, no co? No, do Palionowa idziemy i szukamy, no. Jakoś znajdziemy chyba. Mam nadzieję. Przynajmniej. Czemu mówisz, że niby coś się miałoby nie udać? Świat trochę duży, no ale Palionowo. Nie świat, Palionowo. To chodzi o miasto. Kurczę. Już kumasz, tak? Kiwniesz głową, że kumasz? Dobra, no to chodź. To lecimy to poszukać w takim razie. Ło, wyszedłem przez nieotwarte drzwi jeszcze. Nie trzeba było czekać nawet. Dobra, zamknij to. Tylko teraz mamy problem w sumie trochę. Bo nie zamurujemy tego i on będzie wiedział, że tu byliśmy. Czekaj, czekaj. To ja nawet nie wiem, jak się to robi. Dobra, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Na przypale albo wcale, jak to mówią, nie? Zejdę. Co? Jak jest zejdę? O co ci chodzi? Dobra, chodź, chodź. Aha! Co? Hop to ma! Jak skąd ty to masz? Dobra, czekaj, czekaj. Chyba miałeś napisać znajdę, a napisać zejdę, dobra. Dobra, ale to dobrze, kurczę, jakie ty jesteś dobry, dobry, kurde, zawodnik. Chodź, chodź za mną, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź, 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 o, tu. I chodź teraz na dół, tu, wychodź. Idealnie, i lecimy do Palionowa teraz. Ja nie będę leciał, bo wiem, że ty też masz, kurczę, krótkie nóżki. Więc chodź normalnie za mną. I lecimy do Palionowa, dobra, słuchajcie. Musimy znaleźć
Dobra, poczekam na ciebie na drugiej stronie. W każdym razie musimy znaleźć tą legendę. Jeżeli ona ma nam w jakikolwiek sposób pomóc w znalezieniu, prawda, tego kamienia nieskończoności, to musimy koniecznie to zrobić. No nie widzę innej opcji. Dobra, biegnie za mną ten klon? Jezu, jak on się ślimaczy, patrzcie jak tam truchta. Dobra, to ja, no, to nie jest mój klon, to ja nie wiem, to on się tylko przebrał za mnie, bo on w ogóle nie ma moich umiejętności. Ja tu patrzę, jak skaczę po drzewach, a on... Yes. Dramat. Dobra, idziemy do tego palionowa. A, podlecę sobie, nie czekam już na niego, nie chce mi się. Dobra, i musimy rozpocząć tutaj poszukiwania tego, prawda, tej legendy. Ja nawet nie wiem, gdzie mam szukać, nie wiem, pod drzewami. Nie, no tak, w sensie to raczej będzie jakoś ukryte tak, nie jakoś mega, mega dobrze, tak mi się wydaje. Wow, aż tutaj jest jakiś, prawda, niekomfortowy spadek FPS-ów w tym palionowie. A, ja tu mam dokładno, dobra, wszystko jasne. Dobra, i teraz tak, może w koszu na śmieci, czy w koszu na śmieci jest, gdzie jest ten mój klon? Halo, klon! Halo, klon! Do mnie! Do mnie! No nie, no nie działa na niego takie przywoływanie, wcześniej działało. Do mnie! Gdzie on jest? Halo, klon, do mnie, czekajcie, bo ja tu mam wizję. Co ty tam robisz? Chodź tutaj. Idzie? Idzie, dobra, widzę, że idzie. Łup na górę. Tu. Patrz, no ta noktowizja jest super, bo widzimy akurat, gdzie on jest. Teraz tu wyjdzie. Tu i... A, kurczę, tam je chcę oszukać. Dobra, widzę, że tu idziesz. Patrz, 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 kurczę, jak próbuję oszukać. No chodź tutaj, a on nie umie stąd wyjść. Musi tam zejść na... O, dobra, idzie. Tam biegnie. Turururu. Dobra, słuchaj. Pomóż mi szukać tego, co mamy do... Nie bij mnie. Pomóż mi znaleźć to, czego co mamy do znalezienia. Ja patrzę w koszach. Idź gdzieś szukać dalej. Tu nie ma. Tu też nie. Chociaż da się jej odsunąć. Nie, dobra. Tu też nie ma. W koszu nie ma. No w koszach nie ma jakby co. Masz tam coś? Kiwnij głową. Czekaj. Mi znikłeś. Masz coś? Nie ma, definitywnie nie ma. Boże, kiedy jest głupi klon. Dobrze, że mnie teraz nie słyszę. Dobra, poszukam może tutaj gdzieś, nie wiem, wsia... Ała, kaktus! Ała, tu w wodzie. O, w wodzie to by było nawet dobre, gdyby ktoś tu schował. Ale nie, no tutaj też... Ała, kolejny kaktus. Tu nie, nie. Nie ma tu nigdzie nic. Kurczę, no przecież, nie wiem, w więzieniu? Czy w więzieniu coś może być? Wow, co tu się wydarzyło? W więzieniu, tu jest łóżko. No nic nie ma. No nie, no nie wiem, gdzie to jest. Nie zna... A nie, tu też nie ma. Już miałem nadzieję chwilową. Dobra, a zejdźmy tu na dół, zobaczmy, czy coś na dole jest, może na parkingu. Nie, poza mobami to tutaj nic innego nie ma. O, a nie, to jest jakieś wybuchnięte przez kogoś. O, tutaj, prawda, szkielet chce dostać w dziąsło. Dobra, dostał, no idziemy zobaczyć, czy klon coś znalazł. Może coś znalazł, może nie. To się zaraz okaże, czekajcie, gdzie on jest? Dobra, tu jest. Halo, klon! Znalazłeś coś? Dobra, ty jesteś, no nie, nie przydajesz mi się tu w ogóle w tym, tutaj w tej, w poszukiwaniach. Kurczę, nawet nie wiem już, gdzie mam szukać. Kurczę, gdzie mam szukać? Daj jakąś propozycję. Daj jakąś propozycję, gdzie szukać. Co to jest za propozycja? Napisz, no. Zobaczymy, co tutaj napiszesz ciekawego. Propozycję, gdzie szukać, no. Ale on się rozpisuje długo, to jest jakieś normalne, że to tak długo trzeba pisać tutaj na tych tabliczkach. Co ty tam, lekturę piszesz? Najciemniej jest pod latarnią? Że... Myślałem, że sugerujesz mi mój domek, że pod moim domkiem. No w sumie to by miało sens, ten najciemniej pod latarnią, że to jest mój domek, no bo wiesz... No nie wiem, no bo tu jakby miało być najciemniej pod latarnią, to już pięknie widzę, jak my tutaj pod tym każdą latarnią szukamy. No, to ma sens, no to dawaj, kurczę, rozwalam te twoje tabliczki, bo ty ich w ogóle nie rozwalasz. Chole, chcemy poszukać do mnie na chatę, no skoro mówisz, że u mnie na chacie, że pod latarnią najciemniej... Dobrze, poszukajmy pod moją chatą, chociaż wątpię, bo ja tu niedawno kopałem, to by ktoś musiał to ledwo co podstawić i tak dalej. No więc wydaje mi się, że raczej nie, raczej to jest niemożliwe, dobra. Gdzie by tu zależeć? Jakieś ziemniaki czy coś? Tu? Jakaś skrzynka? Prawym przyciskiem myszy klikam, nic nie ma. Szukaj tam, szukaj, no. Jak coś znajdziesz, to mów. Tu, właśnie, tutaj. Nie no, tu też nic nie ma. Definitywnie i ostatecznie muszę powiedzieć, że tutaj nic nie ma. Dobra, tu jest ta woda, którą dałem... Dobra, klon! Klon, chodź! Klon! Halo, gdzie jesteś? Chodź. Mam. Znalazłem. Kurde, nie uwierzysz. Chodź tutaj, zobacz. Minąłeś to.
Tu! Kurde, łapie głupi, chodź. Tu, widzisz skrzynkę? No, widzisz jaka kurde legenda o kamieniu nieskończoności? Dobra, czekaj, chodź tu do domku. Zapraszam cię w moje skromne progi, gdzie ty idziesz? O. Przycupnij se. Nie tu na kanapę. Ze mną pogadać chcesz, a nie z kominkiem. Dobra, i teraz będę czytał, uwaga. Dawno, dawno temu w starym Palionowie powstała pewna ruda. Jasna, bijąca blaskiem, który wielu oślepił. Taki kamień był tylko jeden, ale został wykopany i przepadł. Po długim czasie powstała plotka mówiąca o tym, że kamień jest w grobowcu tego, kto wykopał. Tego, kto go wykopał. Czy to prawda? Dowie się tylko ten, kto znajdzie grobowiec. Wiesz coś o jakimś grobowcu, klon? jak się potrząs nagle, że nie, ja nic nie wiem o żadnym grobowcu. Dobra, co tutaj piszesz? Że nie wiesz nic... Coś słyszałeś? Co słyszałeś o grobowcu? Czekaj, sobie przycupnę, o kurde, tak to nie działa, tu muszę przycupnąć. Co słyszałeś o grobowcu? Czekaj, muszę to rozwalić, bo nie widzę drugiej tabliczki. Ale to legendy, no co legendy, ale... Stary, to Świroz naprawdę chce ten kamień nieskończoności, to my musimy go znaleźć. To nie jest tak, że to są tylko legendy, no w tym momencie legendy stają się kluczowym, prawda, motywem. Wiesz jak z nimi jest, no... Niby wiem, no ale... To wiesz, musisz na to inaczej spojrzeć, nie? Dobra, co tutaj piszesz? No, musimy sprawdzić tą legendę. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, musimy znaleźć jakikolwiek grobowiec. Więc wydaje mi się, że pozostaje nam nic innego, jak po prostu pójść szukać, nie? Jak byliśmy młodsi i opowiadali nam. Dobra, ale czekaj, kurczę, poczekaj, bo tutaj się nie umiem wydostać z tego. Rozwalam tą tabliczkę, chodź, pokażę ci, bo... Jesteś pod ziemią. O, dobra, wyszedłeś. Chodź, pokażę ci, ja odłożę może tutaj gdzieś, czekaj. O, tu na przykład odłożę tę legendę, chodź. A, jest kurde noc. Kimniemy się, co ty na to? Śpij na kanapie, dobra? Śpij na kanapie, ja lecę do siebie na wyro. Położę się i leci kima, dobra. Leżę, leżysz? Klon. Mam nadzieję, że klon... O, dobra, leżał na kanapie, przespał się ewidentnie. Dobra, chodź, lecimy w takim razie, pokażę ci... bo znam jeden grobowiec, który jest blisko, ale to był grobowiec mojego dziadka, więc... Wątpię, że mój dziadek okazał się być osobą, która wykopała kamień nieskończoności. No, to by było dziwne, chociaż w sumie mój dziadek był potężniakiem niesamowitym. Chodź tutaj za mną, chodź. Wow, ale dostał w dziąsło. Pa, tamten jak zginął od razu, jak się na niego spojrzałem tylko. Dobra, klon, słuchaj, bo ja tutaj no nie mam czym za bardzo tam popłynąć z tobą. Musimy płynąć w pław, zdajesz sobie z tego sprawę, co? W sensie ty, bo ja se podlecę. Czekam na ciebie po drugiej stronie. Dobra, klon, chodź! Chodź tu! Gdzie ty biegniesz, kurczę? Co się musisz pluskać? Chodź, lecimy tutaj. Patrz, tu. Musisz mi zaufać. Tam jest lawa. Co takiego będziesz znowu pisał? Boisz się lawy, czy co? Ty. Tobie? No, kurczę, chodź! Musisz mi zaufać, tam jest lawa, jak będziesz przy krawędzi leciał, to nie zginiesz. Obiecuję ci. No, dobra, no patrz. Chodź tu, wskakuj. Przy krawędzi, pamiętaj, bo jak nie, to zginiesz. O, widzisz, kurczę, jaki jesteś inteligentny i patrz, tu jest grobowiec. Chodź, tutaj, w tym miejscu. On tutaj już jest od bardzo dawna, więc ja nie wiem, co tu się za bardzo wydarzyło. Tu są, prawda, takie drzwi, chodź. Chodź, gdzie ty jesteś? Dobra, idziesz. Tu, chodź. I widzisz, tu jest grobowiec. Później tu jest niżej jeszcze jeden grobowiec, ale to raczej tutaj by nie było, tak mi się wydaje, chyba. Co? No nie wiem. No nie ma tego tutaj, no jakby coś tutaj było, no to by było, chociaż no... W grobowcach, ale te groby są zamknięte, nawet nie wiem jak je otworzyć. Co proponujesz? Co to jest? W grobie nie ma twojej... Co? Ale to jest stare, no wiesz? No to nie wiem, co ci mam powiedzieć. Co, wskakujemy do tych dziur, czy co? No to wskakuj. Co tam jest, klon? Nawet go nie widzę. Nie, a patrz, jest tam. Dobra, klon, ja ci zaraz pomogę stamtąd wyjść, ale zanim ci pomogę, to się pożegnam, czekaj. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku poszukamy grobowca i mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć, no bo to tutaj, to wydaje mi się, że to nie jest to, chociaż może będziemy tu szukać w następnym, tutaj też będziemy szukać w następnym odcinku. Ja pomogę teraz wyjść mojemu klonowi, bo on się tam zaklinował. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!